I oto kolejny dzień naszego zwiedzania, tym razem Kraków i widok na zamek. Idziemy czakram zbadać. Księcia Drakuli, tylko zamek królewski. Ale idziemy zbadać czakram, czy jeszcze działa. Zobaczymy. No i do smoka. Musimy odwiedzić smoka, nie? No. I widok na zamek. I mamy wejście na królewski zamek. Jesteśmy na przepięknym wawelskim dziedzińcu. Zaraz będziemy oglądać mury miejskie. Ale słuchajcie, to za każdym razem robi wrażenie. Kaplica Zygmuntowska, wieże katedry, a my idziemy w tamtą stronę, na dziedziniec. Napis nad bramą, Sideus nobiscum quis contra nos, czyli jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. I wchodzimy do środka. Echo, cudne stare mury. Zaraz wyłoni nam się dziedziniec. Poszukamy, czy ludzie przytulają się do ściany. Tam będzie czakram wawelski. No widać, jakieś kulturalne wydarzenia tutaj również są robione. Arkady piękne. Dziedziniec cudny. Idziemy w koło. A co? Coś się będzie działo, nie? A tam jeszcze jest wyjście chyba na mury. To też sobie zobaczymy. Gdzieś tutaj ten czakram w Temańkę miał być. Tak? Nie. Takie szerokie były? No bo to na górce, nie? A pogoda nam dopisuje. Jest cudnie. Zaraz idziemy na widok z murów. Tam też będzie ładnie. Łapiemy energię. Zostawiamy tutaj wszystkie troski, bóle. Łapiemy dobrą energię. Póki Kraków był stolicą Polski, to mieliśmy mocarstwo. Potem przyszła Warszawa. Zdarza się. No i kochani, widok z murów zamkowych. Trochę Wisły widać. Trochę góry widać. Tam. I blokowiska. Pasy. A jak to było wzgórze, to musiało być ładnie. Szukamy kopca. O, jest. Zobacz, tam jest. No, nad tym kopiec Kościuszki, ale żuraw akurat niestety. Tu jest kopiec. A gdzieś jeszcze powinien być kopiec Wandy i Kraka, czyli nasze słowiańskie kurhany. Słowiańskich władców.
Oczywiście tam nie ma żadnych wykopalisk, bo nie trzeba mówić o naszej historii, bo po co? Tam gdzieś mamy zaparkowane auto. Schodzimy w dół do Smoczej Jamy. Zaczyna się od pokrętnych schodów. Na pewno nie są to schody obronne. Nie są prawoskrętne, więc rycerze by musieli broniący trzymać broń w lewej ręce, co było bez sensu. Ułatwioną sprawę mieliby atakujący, więc pewnie są to schody bardziej współczesne. Albo nie pomyśleli. Chyba, że atakowali z dołu. No z dołu mieli wygodniej, dokładnie. Dlatego obrońcy musieliby robić... Ała! Trochę nisko, słuchajcie. Zwracali, bo tu wiesz, jak były obronne mury. Chociaż zimno się robi. Słuchajcie, ja mam zawrót głowy kolorowy. Mamy jaskinię. Będziemy robić sobie zdjęcia. Fajna jaskinia pod zamkiem. Założę się, że nic nie widzicie, tak jak ja. Ale co tam? Ale co tam? Ważne, żeby żłobiona. I że... Temperatura, bo właśnie kuchałam. Temperatura panuje jaka panuje. Jak w jaskiniach, zimno, chłodno. Tutaj mamy kościół Piotra i Pawła. Teraz ładnie widać, zobaczcie, jakie są śliczne rzeźby. Słuchajcie, jest kamienica przy ulicy Grodzkiej, gdzie są symbole, z tego co słyszałam, wolnomularskie, słonia, mamy nosorożce. Dosyć ciekawie. I już stoimy na Starym Mieście. Ratusz. Sukiennice, kościół i nie widać jeszcze kościoła mariackiego. Zaraz wyjdziemy i będzie go widać bardzo ładnie. Jakiś koncert jest duży. O, tu nam się już mariacki wyłania. Idziemy zobaczyć ślady archeologiczne. Thank you.
jutro leci w tle. Jesteśmy w środku sukiennic i będziemy szukać swojego herbu Sieradz. Gdzieś tam na końcu powinien być. Brzydką fontannę jakąś postawili, ale idziemy do ładnego pomnika. Szkoda. Smoki, owieczki i słynne krakowskie kwiaciarki. To podstawa. I oczywiście mistrz Mickiewicz na pomniku. Mucha mi do nosa wpadła. Why? O, i drewniane kwiaty też są. Proszę bardzo. Brama floriańska. Świętego Floriana, jesteśmy ulicą Floriańską i oczywiście, jak zawsze tutaj, ściana z obrazami. Idziemy obejrzeć. Trafiliśmy na jakiś taki targ różności. Słuchajcie, na tym takim za kościołem mariackim placyku, co mówiłam, że poszukamy, czy jest jeszcze sklep ezoteryczny, czy już go nie ma. No i znowu mamy jakieś ludowe, regionalne
kropówki po prostu, nie? Kuto rzeczy. Biała broń. Są soki, ja sobie kupię. Do picia. Chcesz też? Soczku? Czyli na starym rynku nadal mamy ciało umysłu. Sklep ezoteryczny. Jesteśmy na ulicy Brackiej, czyli tej, o której śpiewa Grzegorz Turnał. Proszę bardzo. Z jednej strony mamy kościółek, z drugiej strony mamy zakrętasek i wyjście na rynek. W Krakowie, na Brackiej, tam też.